Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam bardzo serdecznie na tej mszy świętej festiwalowej. Rok temu było bardzo dużo ludzi. W tym roku też tak miało być, ale widocznie tak ma być. Mamy bardziej się skoncentrować na tym, co nasze, co tutaj. Witam was bardzo serdecznie. Przez pandemię jest to, łączymy się przez internet. Też wszystkich pozdrawiam, którzy w ten sposób z nami się łączą jako gospodarz tego miejsca. Cieszę się, że zresztą górali do tego nie trzeba mobilizować. Wiedzą doskonale i znają miejsce i rolę Boga w życiu. A msza święta to szczególne spotkanie z żywym Bogiem. Dlatego serdecznie witam na mszy świętej. Niech to duchowe przeżycie wprowadzi nas w przeżywanie tego festiwalu. Jako gospodarz tego miejsca was serdecznie witam. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz Krzysztof z Zakopanego, rodak, jak to mówią, z tutela. Któż to lepiej zrobi, jak nie on? Ksiądz Janusz wygłosi Słowo Boże. A ja teraz poproszę pana burmistrza, gazdę naszego. Panie burmistrzu, to jest góralska maska, tak? Nie wiedziałem. Przewielebni księża, drogie siostry zakonne, szanowni parafianie, zakopiańczycy, turyści. Zwykle w tym czasie rozpoczynaliśmy Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskim i tak jak ksiądz wspomniał, w tym kościele było pełno górali, górali z całego świata. Pokazywaliśmy, jak pięknie potrafimy rozpocząć festiwal modlitwą. Modlitwą w różnych językach, a później piękny przemarsz do wioski festiwalowej, aby pokazać swoje piękno tradycji, śpiewu, muzyki, strojów. I cieszyliśmy się wspólnie, że możemy w tak pięknym zakątku świata pokazywać to, co dla nas jest najpiękniejsze, a można powiedzieć i najważniejsze. Wiara, przywiązanie do tego regionu, przywiązania do tego małego skrawka ziemi, małej ojcowizny. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to dla nas bardzo ważne, żeby wszystko to kontynuować. I będziemy kontynuować. Już zapraszam na 52. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w przyszłym roku. Zapraszam wszystkie zespoły, te, które miały być również w tym roku. A przecież miało być tak na bogato. Nawet uzgodnienia w Stanach Zjednoczonych, że Polonia przyjedzie z Kanady, z Austrii. Serdecznie im dziękuję za chęć. Serdecznie dziękuję wszystkim tym zespołom, które zgłosiły, że będą z nami, że chcą być, bo to jest najpiękniejszy festiwal, jaki może być robiony. I to właśnie tu w Zakopanem. Dziś
chcemy być razem. Chcemy być razem jako górale myślami, a można powiedzieć też i wspomnieniami. Ale przede wszystkim robimy to preludium do przyszłego festiwalu pod tytułem Górale Świata z sercem w Zakopanem. I myślę, że wszyscy ci, którzy będą nas oglądać w internecie, będą pokazywać, będą czuć to piękno, bo przecież nagraliśmy zespoły Włoch, Panamy, Bułgarii, Rumunii, Węgier, no i oczywiście nasze polskie. Będziemy to wspólnie pokazywać, będziemy wspólnie czuć i przygotowywać się do kolejnego festiwalu. Będą oczywiście nasze zespoły góralskie, nasza tradycja, z której jestem tak dumny. Nawet się wzruszam zawsze, jak muszę powiedzieć coś o swoich tradycji. Serdecznie dziękuję zespołowi Klinka Bachledy za podtrzymywanie tej tradycji i że jest z nami. Mam nadzieję, że tak zawsze będzie. Dziękuję wam. Dziękuję wszystkim góralom, którzy w tym momencie czują, że powinniśmy tym bardziej być razem. Tym bardziej być razem jako górale, jako Polacy, jako Zakopiańczycy i tym bardziej jako chrześcijanie. Życzę wszystkim miłego oglądania, ale też i miłego pobytu w Zakopanem i czucia to, że my górale jesteśmy życzliwi, otwarci, tolerancyjni i mam nadzieję, że to wszystko przełoży się na to, że będziemy w przyszłym festiwalu wspólnie razem cieszyć się i bawić się i pokazywać piękno naszego festiwalu. Szczęść wam Boże wszystkim. W czasie tej Eucharystii miłosiernemu Bogu polecam zmarłego Stanisława Kaczmarczyka. A my sami, stając przed obliczem miłosiernego Boga, prosząc o to miłosierdzie dla nas, wyznajmy nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę sam do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu i ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby im miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto słowo Boże. Oh,
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wytrzewszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, czcigodni parafianie, ci, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu, chciałoby się powiedzieć: witajcie. Miałem możliwość pracy w Bukowinie Tatrzańskiej, rozumie górali dobrze. Dziękuję panu burmistrzowi Gaździe za to, że pół kazania już powiedział pięknie, a ja te drugie pół i już będzie dobrze. Pozwólcie, że zacznę może nietypowo od pewnego przykładu. W Brazylii się to działo, w dzielnicy willowej. Wyszedł ze sklepu bogaty mężczyzna i zauważył, że koło jego luksusowego samochodu kręci się jakiś biedny chłopiec. Kiedy podszedł, ten chłopiec mówi do niego: czy to pana samochód? Mówi: tak. To musiał dużo kosztować. On mówi: zapewne tak. A ile pan za niego zapłacił? On mówi: nic. Jak to nic? Bo ten samochód otrzymałem od swojego brata. Ten biedny chłopiec się chwilę zastanowił, zadumał i zaczął takie zdanie: ja też bym chciał,
i zawiesił głos. I ten bogaty człowiek pomyślał, ja też bym chciał mieć taki samochód, albo ja też bym chciał mieć takiego brata. Nic bardziej mylnego. Ów chłopiec powiedział, ja też bym chciał być takim bratem. Ta odpowiedź tego chłopca była tak szokująca dla niego, że zapytał się, czy mógłby coś dla niego zrobić. On mówi, czy mógłby go podwieźć do domu. A mieszkał w takiej biednej dzielnicy, w jakichś slumsach. Kiedy zajechali na miejsce, chłopiec poprosił go, żeby chwilę zaczekał. Poszedł do swojego domu i dosłownie na swoich rękach przyniósł swojego sparaliżowanego brata i powiedział mu tak, przyjdzie taki czas, że kiedyś ci taki samochód kupię. Ten pan był zdruzgotany, zaprosił tych chłopców, cały dzień ich obwoził po mieście, coś im tam postawił, kupił, dał im pieniądze i powiedział, to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Pan burmistrz powiedział na wstępie, że to jest najpiękniejszy festiwal, ten góralski. Myślę, że taki będzie. Ktoś pięknie powiedział, że tylko człowiek dobry, o dobrym sercu może dobrze śpiewać o Panu Bogu. Tylko. Z czystym sercem możemy tylko dobrze mówić i dobrze śpiewać o Panu Bogu. I niech ten festiwal ziem górskich uświadomi nam tą prawdę. Pan Bóg nas stawia w tym, a nie w innym miejscu i w takich czy innych okolicznościach. I daje nam takie słowo, jakie jest na daną niedzielę. No to uszanujmy Pana Boga i spróbujmy zaglądnąć chwilę do jakże przebogatej dzisiejszej Ewangelii. Na pierwszy rzut oka bardzo trudna Ewangelia. Bo Pan Jezus zwrócił się do kananejskiej kobiety bardzo twardo. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Gdybyśmy usłyszeli takie słowa, byśmy się obrazili na Pana Boga do końca życia. Może dobrze, żeby Jezus nigdy nie wypowiedział takich słów do udręczonej kobiety, której córeczka była dręczona przez szatana. Co Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć? Tyr i Sydon, miasta leżące w dzisiejszym Libanie, 20 kilometrów w zasadzie od granicy z Izraelem. To tam, gdzie Bejrut dzisiaj, to są te okolice. I owa kobieta przychodzi do Jezusa, pada na twarz i prosi o cud dla swojej córki. A Jezus mówi do niej owe twarde słowa. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Jak, drodzy, to wszystko zrozumieć? Żebyśmy się i my może w tym wszystkim nie pogubili. Trzeba wiedzieć, że dla ówczesnych mieszkańców słowem pies określano po prostu pogan. I ona wiedziała o tym dobrze. I ona się nie obraziła. A iluż to ludzi dzisiaj obraża się na Pana Boga? Dzisiaj prawie 24 miliony Polaków nie przyjdzie na mszę świętą, ochrzczonych. Większość z nich obrażona jest na Pana Boga. Bieda musi być bardzo straszliwa. Jej wołanie musiało być tak straszne, że nawet apostołowie nie mogli tego ścierpieć. I przyszli do Jezusa, mówi, ucisz ją, odpraw ją. I Jezus wypowiada bardzo dziwne słowa. Jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jakiś czas wcześniej powie apostołom, nie idźcie do żadnego pogańskiego miasta, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jezus chce być bardzo konsekwentny. I kiedy kobieta słyszy odmowną odpowiedź, nie obraża się na Pana Boga. Kobieta pada na twarz i mówi, Panie, dopomóż mi. No i wtedy słyszy owe słowa. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom.
ale jak już powiedziałem, w Starym Testamencie słowem pies określano pogan. Święty Paweł powie, że słowem pies byli określani ci, którzy odrzucają Słowo Boże, a mówił to do Żydów. W Apokalipsie mamy jeszcze inaczej napisane, że słowem pies są określani grzesznicy, po prostu ci, którzy grzeszą. Niesamowite rzeczy. I co ciekawe, okazuje się, że bardziej nieszczęśliwi są ci, którzy odeszli z tej owczarni, z domu Izraela, a nie ci, którzy nie mieli możliwości poznania Pana Boga. Kobieta kananejska była poganką, ale bardzo mądrą, zrozumiała w mig argument Jezusa. Emiliano Tardif napisał kiedyś, że kiedy widzę katolika, który porzuca swój kościół, nie sprawia mi to bólu, że tracimy jednego wierzącego. Jesteśmy tak liczni, że nawet gdyby 10 czy 100 odeszło, będzie to niezauważalne. Ale co mnie najbardziej boli, to to, ile traci ten, który odchodzi od Kościoła. Traci Eucharystię, traci chleb. Co sprawiło, że Jezus zmienił zdanie i uczynił cud? Ponieważ pokazała wiarę przekraczającą granice pogaństwa. Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które padają ze stołów panów. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz. No ładnie. Po raz kolejny Pan Jezus daje nam za przykład nie świętego jakiegoś z ołtarza wielkiego, ale daje nam pogankę. Kiedyś do setnika, Rzymianina, poganina powiedział: u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Dzisiaj daje nam za przykład pogankę, która może, nie wiem, raz, może 5 razy słyszała o Panu Jezusie. A my ile razy słyszeliśmy o Panu Jezusie? Ile lat przychodzimy do kościoła? Niektórzy 50 lat. I rozumiemy to, co się dzieje tu w kościele? Rozumiemy, że bez chleba nie da się żyć? Bez Eucharysty nie można żyć? Pierwsi chrześcijanie, którzy byli skazywani w Abityni, choćby ponad 40 katolików w czasie mszy świętej zostało złapanych i skazanych na śmierć. I tyran pytał się każdego, dlaczego przekroczyłeś zakaz Cezara? Bo bez Eucharysty nie można żyć. A my, drodzy, jak długo możemy żyć bez Eucharysty? Jak długo możemy żyć bez przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej? Zobaczmy, kobieta kananejska, udręczona, poganka, przychodzi do Jezusa i pada przed Nim na twarz. Dokładnie tak, jak kiedyś magowie ze wschodu, by błagać o Go o pomoc, pomimo milczenia, pomimo niechęci uczniów. To adorować, upaść na twarz, oznacza tu nic innego, jak wyraz autentycznej wiary w Niego jako Mesjasza i Syna Bożego. Jest to wiara pokorna, nieustępliwa, która przywodzi na myśl słowa z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Znalazłam umiłowanego, pochwyciłam go i nie puszczę. Drodzy, czy nasze spotkanie z Panem Bogiem, kiedy przychodzimy tu do kościoła, kiedy tą mszę przeżywamy choćby nawet i na placu kościelnym, czy to jest spotkanie, aby przyjść i adorować Pana Jezusa, aby upaść na twarz? A jeśli tak, to wówczas mamy choć trochę wiary. Ta kobieta pokazała nam, na co ją stać, a my, chrześcijanie, przecież nie poganie, jaką mamy wiarę? Czy my mamy wiarę w chleb, który jest dany od Ojca? Kobieta zrozumiała, że chleb jest wielkim darem od Boga. Ona wie, że człowiek bez daru Bożego, bez chleba nie jest w stanie funkcjonować. Ona wiedziała, że wystarczy okruszyna z tego chleba, aby nakarmić wszystkich pogan i dokonać cudu i wyrzucić wszystkie złe duchy, także z jej córki. A my, drodzy, wierzymy w to. Czy my w to wszystko wierzymy? Czy my, przychodząc na Eucharystię, potrafimy wierzyć, że to jest ten chleb, nie okruchy chleba? Pan Jezus w całym chlebie daje się nam, eucharystycznym, abyśmy się mogli z Nim zjednoczyć. Drodzy, nie marnujmy tego chleba.
Bo kiedy przychodzimy na Eucharystię, a nie przyjmujemy tego chleba, to marnuje się ten chleb. Kobiecie wystarczyły okruchy. My mamy możliwość korzystania z tego. Korzystajmy, a wówczas ta nasza wiara będzie o wiele lepsza. Tylko dobry człowiek, tylko z czystym sercem możemy dobrze śpiewać o Panu Bogu. Możemy mówić o Panu Bogu. Możemy pokazywać to piękno choćby tego naszego folkloru góralskiego. Niech cały świat widzi, ile w nas jest dobra, że potrafimy choćby ten festiwal zawsze tu rozpoczynać od Eucharystii, od tego, co najważniejsze. Bo jeśli się nakarmimy Słowem Bożym i Eucharystią, możemy wyśpiewać najpiękniejsze rzeczy Panu Bogu. Jeszcze w pięknym stylu. Tak pod koniec chciałbym życzyć w takim razie wszystkim uważnych oczu, które dostrzegą to, co w życiu jest najważniejsze. Życzę silnej wiary, która pozwala dostrzec to, co w życiu niewidzialne. Życzę takiej miłości, która pozwoli pokochać i przyjąć Chrystusa obecnego w chlebie eucharystycznym i obecnego w każdym człowieku. I pozwólcie, że zakończę modlitwą świętej Matki Teresy z Kalkuty. Naucz mnie miłości. Panie, naucz mnie mówić nie jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, ale z miłością. Spraw, bym potrafiła zrozumieć i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry miłością. Naucz mnie tej miłości, która jest zawsze cierpliwa, zawsze uprzejma, niezazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo drażliwa. Miłości, która znajduje radość w prawdzie, która jest gotowa do przebaczenia, do wejrzenia, do zaufania, do okazywania cierpliwości. W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające rozpadną się i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym odbiciem Twojej miłości. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Zgromadzeni we wspólnocie wiary wokół stołu słowa i ołtarza ofiary eucharystycznej, przedstawmy Bogu naszą modlitwę. Módlmy się za uczniów Chrystusa, aby zawsze świadomie i godnie przeżywali niedzielną mszę świętą. Pięknie bytomy. Mo
Módlmy się za nękanych pokusami i duchowo dręczonych, aby mocą sakramentów i gorliwą modlitwą pokonali zasadzki złego ducha. Pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przebywających na letnim wypoczynku, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystali z dóbr doczesnych i piękna przyrody. Pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za górali z całego świata, którzy w tym roku są z nami sercem, aby Pan Jezus obdarzał ich swoimi łaskami, a chwała Boża miała ich w swojej opiece. Pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, którym winniśmy naszą wdzięczność i pamięć, aby zostali przyjęci do wspólnoty Kościoła triumfującego w niebie. Pięknie pytamy, módlmy się za naszą wspólnotę parafialną i uczestników liturgii, abyśmy na co dzień pielęgnowali dar wiary i dojrzewali w rozumieniu Eucharystii. Pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, w Twoje ręce składamy nasze życie i tych, za których się modlimy. Przyjmij nasze prośby i dziękczynienie za dary, którymi nieustannie nas ubogacasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na duszę naszą.
Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stefanem, świętym Janem Pawłem II, świętym bratem Albertem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gwałci ciebie świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Msza święta na rękę będzie w nawie bocznej kościoła. Stańmy wszyscy.
że Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Wielkie usiądźmy, jest tu msza święta festiwalowa na pewno, ale też parafialna, dlatego przeczytam ogłoszenie. Jeszcze raz witając wszystkich, będę cytował pana burmistrza w najpiękniejszym zakątku świata. Przebywania i wypoczywania w Zakopanym i w górach. Jutro święto świętego Jacka Prezbitera, patrona naszej diecezji. W czwartek wspominamy świętego Bernarda, w piątek świętego Piusa, X papieża, w sobotę Matkę Bożą Królową. Zbliża się 19 sierpnia. Co roku w tym dniu pielgrzymujemy na Giewont z racji tego, że 119 lat temu ten krzyż tam został poświęcony. Dlatego pielgrzymujemy, rozpoczynamy mszą świętą 9, oczywiście zachowując wszystkie rygory, jakie potrzebne są, abyśmy bezpiecznie mogli pielgrzymować. O 9 rozpoczynamy w naszym kościele. Też przy tej okazji dziękuję wszystkim, że zachowujecie standardy bezpieczeństwa. To przecież jest dla naszego zdrowia. Trzeci piątek miesiąca po mszy świętej będzie nabożeństwo, gdzie będziemy się modlić przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II i świętej Faustyny. Tutaj mamy klęczny z relikwiami, tam można te intencje umieszczać. Będziemy się modlić w tych intencjach. Nowy rok szkolny przed nami. Dla wielu rodzin łączy się to z dodatkowymi wydatkami, stąd w przyszłą niedzielę po mszach świętych będzie można złożyć dobrowolną ofiarę dla rodzin, które potrzebują takiej pomocy. Prasa katolicka, jeszcze zostało parę numerów gościa niedzielnego. Dziękuję siostrze Panią Panu Adamowi za sprzątanie kościoła. Jak już informowaliśmy, pewnie wiemy wszyscy, dzisiaj w całej Polsce po mszach świętych wspieramy mieszkańców Bejrutu. Wiemy, co tam się stało. Jest potrzebna szybka pomoc. Caritas już się bardzo zaangażował. I te ofiary, które złożycie wychodząc z kościoła dla cierpiących mieszkańców Bejrutu, przekażemy im. Myślę, że będzie to bardzo mocne wsparcie. Bóg zapłać za waszą ofiarność. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii świętej pamięci Marka Gąsienicę Fronka, jego oraz Zofię. Polećmy Bożemu miłosierdziu. Dobry jest zła nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ja też zapraszam na 52. festiwal za rok. No bo to, co w kościele, to się dzisiaj kończy. Dziękuję panu burmistrzowi, władzom naszego miasta, naszego powiatu, wam, turystom i mieszkańcom Zakopanego. Pięknie zespół dzisiaj zaśpiewał. Dziękuję wszystkim za udział, za modlitwę i również tym, którzy łączą się z nami, przeżywają tę uroczystość przez internet. Szczęść Boże. Niech Bóg umacnia nas wszystkich swoim błogosławieństwem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Z nami będzie Pan, ale...